Nawet na RPL-u katastrofa. Czy ci śmiertelnicy całkiem pogłupieli? No to mamy... Mnie tam nie ochota na problemy. Mam dość własnych. Zaraz, zaraz. Ich problemy? Oni się trzęsie i osuwa, bo wpadli na genialny pomysł w tym kolorze. Jak tak dalej pójdzie, to wyląduję na tym księżycu krajowym. Na mnie nie liczcie. Na Heliosa zresztą też. To by szczęście, że jest Bogiem i potrafi się opanować, gdy którejś koło jego rydwanu ugrzęźnie w dziurze ozonowej. Moja cera nie zniesie szkodliwych promieni. Tego jeszcze brakowało, żeby malowali boknie piękności kryształami na twarzy. Dobra, zamiast obserwować ich kolejne poczynania, może pomyślimy nad planem ewakuacji. Nie myślisz się o ziemi. Pierwsza Artemida. Nie przesadzasz? Twoja siostra przecież nie jest na tyle nieudolna, żeby nie znaleźć w lesie jakiejś zwierzyny wodnej. Fakt. Broni się pewno od jeleni, która istota przy zdrowych myślach organizowałaby śmietnikowe pikniki. Jakie? Gerdo! W pięknym krajobrazie wysypi. Mają chyba lekka zwikrowany zmysł estetyczny. Przynajmniej aż Klefros będzie miał kupę roboty. Powciskiwaniem klepek w odpowiednie miejsce. Bye-bye, nieśmiertelności! A siostra znowu w depresji. No matka, chociaż te pory roku dziwnym biegiem okoliczności skurczyły się do dwóch. Wiosny nie oświadczysz, a jesień... Brawo, brawo. Kolejne genialne odkrycie śmiertelnika. Nagrody Nobla za efekt cieplarki. Nagrodę Nobla to ty dostaniesz, za nieśmiertelność, bez ambrozji i nektaru. Żarty. Nie liczysz chyba na to, że na tym ich ziemskim padole wydasz ekologicznie czyste składniki boskiego napoju. Nie mówisz mi, że ta ich zerowa żywność to trucizna, a niby to zielona sałatka z tlenkiem ołowiu, pomidorki z opryskiem, a w jabłuszku robaczka to ze świecą szukać, tak napaszerowane.